Dzień dobry, Magdalena Pietruczak, zapraszam na Wiadomości z Regionu. Dzisiaj w programie. Perspektywa finansowa dla Mazowsza nabiera tempa. Miliony dla Płocka na tereny inwestycyjne. Nowa flota Meditransu. Komfortowo i bezpiecznie po nowej drodze. Powstanie system ostrzegania przed kataklizmami. Muzeum w rozbudowie. Skuter dla najlepszego. Przed nami kolejny rok i nowe konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W 2018 roku uruchomione zostaną kolejne 24 nabory na łączną kwotę dofinansowania prawie 500 milionów złotych. Perspektywa finansowa 2014-2020 na Mazowszu to przede wszystkim projekty innowacyjne, angażujące biznes w prace badawczo-rozwojowe, wykorzystujące nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji. Są to również inwestycje w sektor ochrony zdrowia i kultury, wzmacniające przedsiębiorczość oraz wspierające efektywność energetyczną. W trybie pozakonkursowym sukcesywnie realizowane są także inwestycje z zakresu budowy i przebudowy dróg wojewódzkich, budowy nowych linii kolejowych czy zakupu i modernizacji taboru kolejowego. Blisko 2000 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania już. Jesteśmy w trakcie oczywiście oceny wielu projektów. 131 konkursów, bądź to już zrealizowanych, bądź to jeszcze w trakcie realizacji. Także to są rzeczywiście liczby, myślę, imponujące. Oczywiście tych pieniędzy dla wszystkich nie starcza, bo jakby potrzeby na Mazowszu są zawsze większe, ale cieszymy się, że w ramach tych pieniędzy, które mamy, możemy i tak bardzo dużo, wydaje się, zrobić. Na ogłoszone dotychczas konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 wpłynęło niemal 6,5 tysiąca wniosków na łączną kwotę dofinansowania prawie 10 miliardów złotych. Blisko 2 tysiące wniosków zostało wybranych do dofinansowania. Podpisanych zostało ponad 1700 umów, co oznacza, że do beneficjentów trafiło prawie 3 miliardy złotych z Unii Europejskiej. Wszędzie, gdzie to jest możliwe, Zarząd Województwa podnosi alokacje na konkursy. Tak? Jeżeli są dobre projekty, zostały ocenione, to Zarząd zawsze podejmuje decyzje i są dostępne środki, Zarząd zawsze podejmuje decyzje o dofinansowaniu wszystkich projektów, które są wartościowe i zostały ocenione, tak żeby maksymalnie wykorzystać pracę beneficjentów i pracę instytucji pośredniczych, takie jak Mazowiecka Jednostka czy Wojewódzki Urząd Pracy, które oceniły te wnioski. W 2018 roku ogłoszone zostaną 24 konkursy. Mazowsze rozdzieli 0,5 miliarda złotych z Unii Europejskiej. Nabory dotyczyć będą sfery badawczo-rozwojowej, wzrostu e-potencjału Mazowsza, rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości, gospodarki niskoemisyjnej, rynku pracy, przeciwdziałaniu wykluczenia społecznego i walki z ubóstwem, edukacji. Ponad 27 milionów złotych z Unii Europejskiej na rozwój przedsiębiorczości w Płocku. Wsparcie unijne trafi do Płocka na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych dla przedsiębiorców. Projekt obejmie obszar około 110 hektarów użytków rolnych zlokalizowanych na osiedlu Trzepowo. Realizacja projektu obejmie kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego w media wraz z budową układu komunikacyjnego dla strefy inwestycyjnej Płocka. Docelowo w ramach inwestycji powstanie około 6 km dróg. Wybudowane zostaną również skrzyżowania, w tym dwa ronda, a także zatoki autobusowe, indywidualne zjazdy do posesji, chodniki oraz ścieżki rowerowe. Wykonane zostaną też oznakowania pionowe i poziome. Poza tym powstanie oświetlenie uliczne oraz sieć kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej, gazowej i elektroenergetycznej. W ramach zadania przewidziano również zakup gruntów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia. Kolejne środki europejskie popłyną strumieniem do Płocka celem rozwoju naszego miasta. Wypada wspomnieć, panie redaktorze, szanowni państwo, że to był historyczny rok, jeżeli chodzi o Płock, bo blisko 250 milionów wsparcia unijnego znajdzie się w Płocku. Realizacja projektu pozwoli na rozwój strefy inwestycyjnej Płocka. Nowe tereny inwestycyjne to w sposób naturalny potencjalnie nowi inwestorzy, taki zresztą jest cel i te pieniądze zostały przyznane, a warunkami konkursu są właśnie to już nowi inwestorzy, a jeśli nowi inwestorzy, to także nowe miejsca pracy, to są tereny przemysłowe, produkcyjne, usługowe, a więc szeroki wachlarz tych różnego rodzaju terenów inwestycyjnych. Mazowsze ma zagwarantowane ponad 8 miliardów złotych unijnego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
województwa mazowieckiego na lata 2014-2020, skierowanego głównie do biznesu, administracji, sektora naukowego i organizacji pozarządowych. 15 samochodów za ponad 8 milionów, a w każdym z nich specjalne wyposażenie. Defibrylator, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej czy reduktory tlenowe. Nowe ambulansy w służbie Meditransu. Ten wspólny głos syren niósł tym razem dobrą nowinę. 15 nowych ambulansów zastąpi stare i wysłużone. Nowe karetki trafiły do Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego Meditrans w Warszawie, a stąd wyjadą na Pragę Południe i Północ do Raszyna, Ursusa, na Ursynów, Wolę, Bemowo, do Wawra, Otwocka, Marek, Kołbieli, Sulejówka i Radzymina. Dzięki temu będzie to sprzęt bardziej niezawodny, bardziej nowoczesny, szybciej docierający niż stary sprzęt do pacjentów, ale przede wszystkim będzie wyposażony w najnowocześniejsze wyposażenie, sprzęt medyczny, który jest potrzebny przy tego rodzaju niesieniu pomocy. Ambulanse wyposażone są w defibrylatory, urządzenie do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, transporter i nosze transportowe, krzesełko transportowe, reduktory tlenowe i przepływomierz. Wszystkie urządzenia najlepsze w swojej klasie, mają też swoją cenę. Ambulansy kosztowały prawie 8 milionów 200 tysięcy. Sprzęt taki jak ambulans zużywa się. Ambulanse pokonują po kilkadziesiąt tysięcy, ponad 100 tysięcy rocznie kilometrów, ratując życie i zdrowie mieszkańców właśnie Mazowsza, Warszawy i powiatów ościennych, tak jak tu nasza stacja realizuje te zadania. I te ambulanse są niezbędne też w tym celu, żeby sprawnie i bezkolizyjnie dojechać do miejsca zdarzenia. Wyeksploatowany ambulans to tak naprawdę ryzyko tego, że on w pewnym momencie odmówi posłuszeństwa. My do tego nie możemy dopuścić. Ten sprzęt musi być zawsze sprawny, zawsze gotowy, zawsze do dyspozycji. Jest to już kolejna w tym roku tego typu inwestycja. W maju przekazanych zostało do służby 9 nowych ambulansów. Nowe zakupy obniżyły o połowę średnią wieku pojazdów z 6 do niecałych 3 lat. 3 kilometry za ponad 1 000 000 zł. Gmina Sadowne ma nowe drogi. Z perspektywy miejskiej 3 kilometry drogi to tylko utrudnienia. Brak tych kilometrów na wsi to często brak kontaktu ze światem. Droga w gminie Sadownem aż po horyzont, prosta, gładka, szeroka. Prowadzi do szkoły, do zakładu pracy, pozwala bezpiecznie i szybko dotrzeć karetką czy straży. Każdy oczekuje dobrych dróg, zwłaszcza że na końcu tej drogi mieści się zakład produkcyjny, do których bardzo dużo mieszkańców dojeżdża do pracy. Jest to również bardzo fajna ścieżka rowerowa latem z dziećmi, bardzo dużo osób tędy jeździ, nawet już teraz nikt nie jeździ drogą główną, tylko tędy z innych miejscowości, żeby dostać się do Sadownego, przyjeżdżają tą drogą. Przebudowa drogi gminnej Sadoleś-Płatkowizna, Szynkarzyzna, Ocięte zrealizowane zostały w ramach operacji budowa lub modernizacja dróg lokalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Co trzeci wniosek dostał dofinansowanie. I tutaj trzeba pogratulować przede wszystkim mieszkańcom, bo przekonali pana wójta, że ta droga jest bardzo potrzebna. Radnym, którzy zgodzili się na wkład własny, bo każde unijne środki są wkładem własnym i nie ma innej opcji. No i oczywiście służbą pana wójta za to, że wniosek był świetnie przygotowany. Dobrze rozbudowana infrastruktura drogowa to jeden z głównych celów, jakie stawiają przed sobą samorządy. Dzięki możliwości pozyskiwania dofinansowania z unijnych i krajowych programów oraz skutecznie prowadzonej strategii rozwoju regionu wzrasta bezpieczeństwo, a także funkcjonalność rozwiązań komunikacyjnych w całym województwie. W powiecie zwoleńskim wybudowane zostaną systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach. Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzymał ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Umowy o unijne dofinansowanie podpisali członkowie zarządu województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz beneficjenci. Wszyscy pamiętamy letnie katastrofalne nawałnice, które niszczyły wszystko na swojej drodze. Ludzie tracili dobytek, dorobek całego życia, zdrowie. W powiecie radomskim i zwoleńskim grad niszczył zaparkowane samochody, a wiatr łamał nawet najgrubsze gałęzie jak zapałki. Wielu dramatom można było zapobiec albo zmniejszyć ich skutki, gdyby istniał system ostrzegania. Dzięki wsparciu unijnemu w powiecie zwoleńskim wybudowane zostaną systemy ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach.
Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego projekt otrzyma ponad 200 tysięcy złotych dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Mam taką świadomość, że informacja o nadchodzącym niebezpieczeństwie to jest coś bezcennego w sytuacji, kiedy rzeczywiście idzie jakaś olbrzymia zawierucha i możemy się schronić, możemy ratować swoje życie. W ramach projektu będzie kupionych 7 syren alarmowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi, pulpit sterowania, centrala alarmowa oraz zestaw komputerowy z oprogramowaniem. System ten będzie połączony z systemem wojewódzkim. Projekt obejmie swoim zasięgiem 4 gminy wiejskie: Kazanów, Policzna, Przyłęk i Tczów oraz gminę miejsko-wiejską Zwoleń. Informacje będą płynęły tu z powiatu zwolińskiego na poszczególne gminy. Również mam nadzieję, że ten system będzie pięknie współpracował z systemem wojewody. I te komunikaty, które przesyła nam Biuro Wojewody, będą przekazywane bezpośrednio do gmin. Jednocześnie są to syreny alarmowe, jak również będzie można podawać komunikaty o zagrożeniach i nadciekających po prostu tam zagrożeniach meteorologicznych. W każdej z gmin odbędą się spotkania z mieszkańcami informujące o zasadach specyfikacji, rodzajach alarmowania, a także komunikatach ostrzegawczych oraz zagrożeniach w przypadku katastrof oraz prewencji. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w rozbudowie. Właśnie ruszyły prace, dzięki którym Ostrołęckie Muzeum znacznie się powiększy. Zyska dodatkowe powierzchnie wystawiennicze oraz podda rewitalizacji XVI-wieczne piwnice znajdujące się w zabytkowej kamienicy przy placu Bema. Kask i kamizelka ochronna to ostatnio niezbędne atrybuty dyrektor Ostrołęckiego Muzeum. Pańskie oko konia tuczy, dlatego nigdy za dużo wizyt w miejscu budowy, a raczej rozbudowy Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Podczas prac budowlanych zostały odkryte kolebkowe sklepienia właśnie tych zabytkowych piwnic z połowy XVI wieku. To będzie jedna z atrakcji po rewitalizacji przyległej do muzeum kamienicy. XVI-wieczne piwnice to najstarsze zachowane mury w Ostrołęce, ubogie i w dowody długiej historii miasta. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu Rewitalizacja per causam ad animi, przygotowanego przez Muzeum Kultury Kurpiowskiej. Projekt dotyczy rewitalizacji budynku sąsiadującego z Ostrołęckim Muzeum. Dzięki jego realizacji placówka zyska możliwość udostępnienia na dodatkowych powierzchniach kolekcji, których dotychczas nie można było prezentować ze względu na ograniczoną powierzchnię wystawienniczą. Przede wszystkim powstaną też nowe wystawy stałe, bo to, na co muzealnicy zawsze narzekają i z powodu którego zawsze cierpią, to jest to, że nie pokazujemy takiej ilości muzealiów, jakie byśmy chcieli. Większość naszych muzealiów jest przechowywana w magazynach. Zawsze chcielibyśmy pokazać znacznie więcej. Budynek poddany zabiegom konserwatorskim odzyska swój zabytkowy charakter kamienicy z przełomu XIX i XX wieku, a tym samym przyczyni się do podniesienia estetyki w obrębie placu Bema, dawnego rynku staromiejskiego. Zwiększona powierzchnia przeznaczona na działalność edukacyjną umożliwi poszerzenie dotychczasowej oferty muzeum, w tym zakresie o nowe formy popularyzacji zbiorów muzealnych, historii miasta i regionu. Powierzchnie wystaw stałych dzięki realizacji projektu zwiększą się około 150%. Zwiększą się także powierzchnie przeznaczone na działalność edukacyjną. Powstaną dwie sale, jedna sala edukacyjna i wielofunkcyjna. Powstanie pracownia etnodesignu. Ważnym elementem projektu będzie winda dla osób niepełnosprawnych, która powstanie w tym miejscu. Wcześniej nie można było wjechać wózkiem do muzeum. W odnowionych obiektach znajdzie się również miejsce na muzealną kawiarnię. Zakończenie prac konserwatorsko-budowlanych planowane jest na koniec czerwca przyszłego roku, natomiast udostępnienie ekspozycji stałych w roku 2019. Jakub, nastolatek z Przysuchy, odebrał skuter. Nagrodę, którą wygrał w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Radomiu. Wcześniej musiał tylko zdać egzamin na prawo jazdy. Konkurs odbył się w październiku. Skierowany był do młodych ludzi między 14 a 17 rokiem życia, które nie mają jeszcze prawa jazdy kategorii AM, czyli między innymi na skutery. Najlepiej z konkursowymi zadaniami poradził sobie Jakub Kwiecień z Przysuchy. Wygrał kurs prawa jazdy kategorii AM oraz skuter. 2 tygodnie temu skończył kurs i zdał egzamin. Teraz odebrał skuter. Było to darmowe, więc stwierdziłem, że czemu niby nie spróbować.
Skuter ufundował Urząd Marszałkowski. Ideą konkursu była zachęta nastolatków do poznania przepisów ruchu drogowego, żeby ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na ulicę skuterami, posiadali odpowiednie kwalifikacje i posiadali odpowiednią wiedzę do tego, żeby się bezpiecznie poruszać po drogach. Chcielibyśmy, żeby to się rozwijało, żeby ci młodzi ludzie, którzy wyjeżdżają na ulicę przede wszystkim skuterami, posiadali odpowiednie kwalifikacje, ale i posiadali właściwą wiedzę do tego, żeby się bezpiecznie poruszać po drogach. Za 2 lata Jakub Kwiecień zamierza zdawać na prawo jazdy kategorii B. Chce też zdobyć uprawnienia na wyższe kategorie motocyklowe. A teraz przetestował swój nowy skuter na placu manewrowym. Dziękuję Państwu i zapraszam na kolejny magazyn Mazowsze Wiadomości z regionu.